DS4 wersji cross. Czyli co, terenowej? To czym ta terenowa wersja się wyróżnia? To nie jest wersja do końca terenowa, tylko wersja stylistyczna cross, która ma być odpowiednikiem, jak mamy w Mercedesie, a klasy Giela. Tak u nas jest wersja po prostu cross jako wersja Giela. Z przodu wyróżnia się tym, że ma mniej pomalowane zderzaki w miejscach, gdzie mogą się one porysować, czyli uszkodzić. Czyli innymi słowy, jak uszkodzę, to będzie taniej. Dokładnie, wystarczy na LN wymienić, trzeba go malować. Jak również tutaj dolny pas listwa jest wykończona w kolorze srebrnym, która ma być taka bardziej aluminiowa, przypominać bardziej utrewione samochody, gdzie jest ten LN po prostu wzmacniany. To jest po prostu element stylistyczny. Tak, cała wersja po prostu czyli cross. Jak u nas w 3008, bo dokładnie tak samo jest. Na tej samej zasadzie. Czyli crossovery co do zasady mają wyglądać na bardziej uterowione. Niekoniecznie są to auta do jazdy w trudnym terenie. Czyli cała ta terenowość w tym samochodzie to jest, rozumiem, ten napis cross, tak? No nie do końca, dlatego że jeszcze z tyłu pokażemy kolejny element, który wyróżnia ten samochód. Natomiast takich walorów stricte użytkowych w wersji cross dochodzą nam również relingi dachowe, które umożliwiają nam lepsze pakowanie bagażu, dlatego że mamy zdecydowanie ładniejsze. Czyli bez marketingu DS bije się w piersi, że mamy mały bagażnik w małym samochodzie i potrzebujecie sobie założyć boks dachowy na górę. Ale to tylko wtedy, kiedy jeździcie wersją cross, bo jak nie jeździcie wersją cross, to bagażnik jest wystarczający. Dokładnie tak, ponieważ używacie auta tylko na dojazdy służbowe do pracy i z powrotem i czasem na małe zakupy. A tym samochodem możecie pojechać na jakąś wyprawę, dlatego że jest to wersja terenowa. Czyli można założyć, no nie mówię boks, ale chodzi o przewożenie łatwiej nart, no i wszystkich innych akcesoriów, atrybutów sportowców. My się na tym nie znamy z Grzesiem. Kolejny element, który wyróżnia markę DS na tle konkurencji, to są przede wszystkim lampy, czyli wzór, tutaj łusek od ryby, trójkąty, czyli kolejne elementy, które są stricte zarezerwowane dla marki DS. One naprawdę robią wrażenie, widząc je na żywo, ta lampa jakby leżała, wchodziła nam w głąb samochodu. Dlaczego ryby? To mnie najbardziej zaciekawiło. Dlaczego ryby? Bo ryby mają łuski, a jesteśmy przy temacie świątecznym, czyli karp. Może niekoniecznie karp powinien wskazywać na choinkę, ale święta to jest karp. Karp to są łuski, to są ryby. Lampa sama nie chce, żebyśmy o niej już dalej mówili. Mnie urzekło coś najwspanialszego znowu, czego my nie mamy w Peugeot, czyli 20-calowe felgi. Stop, przepraszam, już mamy, bo pewnie to wideo idzie w styczniu, więc już mamy pewnie 408, więc już mamy. Tak, natomiast felga naprawdę bardzo fajna. To, na czym ja kiedyś ubolewałem. To jest kwestia tego, jak wyglądają niektóre kształty felg w marce DS, czyli że one są takie zakończone, co optycznie nam pomniejsza tak jakby felgę. Tutaj mamy taki fajny właśnie element, że ta nie wiem, linie, nie wiem jak te elementy się nazywają. No otwiera nam kompozycję jakby tak, która tak jakby dochodzi nam do samego rantu, nie jest ona tak jakby zamknięta, przez co ta felga wydaje się na jeszcze większą niż te 20 cali, co jest koniecznie w przypadku tak wyprofilowanego samochodu z takim prześwitem, dlatego że pomimo, że to jest wersja uterenowiona, to prześwit jest w tej samej wysokości, żeby tutaj Państwa uspokoić albo nawet zasmucić tak naprawdę, bo kupując wersję cross liczymy na podniesione zawieszenie. Nawet Kuba tutaj ofowo powiem, że był przekonany, że to auto jest podniesione. Nie, to auto ma standardowy prześwit. To przez te czarne dodatki od spodu, które optycznie pokazują, że to auto w teorii jest wyższe. Tak. Natomiast tak z czystej teraz ergonomii, na taki rozmiar opony, wiadomo, że będzie drogi, bo to nie są opony 205, 55, 16, do których jesteśmy przyzwyczajeni wszyscy. To są opony już wysokiej klasy i na przykład na te opony będziecie, znaczy na ten rozmiar koła będziecie Państwo przygotowani, no, na przykład Michelin Pilot Alpine 5, które doskonale wiemy, że są perfekcyjnymi oponami, więc decydując się na ten samochód, jesteście Państwo w zasadzie skazani na bezpieczeństwo. Tak bym to podsumował. Tak, dlatego że w tym rozmiarze już producenci są tylko i wyłącznie premium, natomiast alternatywą do zakupu bardzo drogiej zimówki jest po prostu zakup całego koła zimowego. Całe koło zimowe to jest oryginalna felga w mniejszym rozmiarze. Z oponą wtedy proponujemy opony Michelin lub Hankooki. Jest to alternatywa na to, żeby mieć całe koło zimowe, dzięki czemu oszczędzamy te dwudziestki, które będą się nam przyklejały do krawężników w zimie i rysowały, na zdecydowanie mniejszy profil, który będzie miał więcej tutaj też gumy, będzie się tym wygodniej jeździło. Natomiast to, co jest fajne w ogóle w tej specyfikacji samochodu, czyli mamy lakier w białej perle i wszystkie dodatki, jak Państwo zobaczycie, są w kolorze czarnym, dzięki czemu to auto ma taką zachowaną całą pełną kompozycję, tutaj nie ma takich innych odcieni. To, co wcześniej wspomniałem, że ten czarny spód, co mi cały czas mówię, optycznie wydawało mi się, że to auto jest dużo wyższe niż normalnie, to jest właśnie ten czarny zderzak, który jest niedostępny
wersji tak zwanej zwykłej, przepraszam, że nie umiem jej nazwać, tak. Są to wersje Rivoli lub Performance, natomiast wersja Cross jakby bazuje na tych podstawowych wersjach, nie Performance. Przez to na przykład mamy Cross Opera, Cross Rivoli, normalnie bez tego Crossa mamy Rivoli lub Operę lub Bastylię lub Trocadero, czyli też tak jak u was mamy Active, GT Pack i tak dalej. Tutaj po prostu jak chcemy mieć auto z tymi elementami stylistycznymi terenowymi, to decydujemy się po prostu na dopłatę 4000 zł i mamy napis Cross. I relingi. Innymi słowy, jeżeli potrzebujecie Państwo relingi w tym samochodzie, to tylko w wersji Cross. Tak samo jak u nas w Peugeot 308, bo do tego porównam. Jeżeli chcecie relingi, to tylko kombi i tylko wersja GT. Nic innego. Tak. Nie ma po prostu możliwości dołożenia relingów. Jeżeli potrzebujecie relingi, to tylko w takiej wersji. No chyba, że komuś się po prostu podała bardziej taka sylwetka SUV-owata, no to wtedy, czy crossoverowata właściwie, to wtedy decydujemy się na ten pakiet Cross. Ja czasami się śmieję, że dostajemy trochę mniej za więcej, dlatego że mam mniej pomalowane zderzaki, a musimy za to zdecydowanie więcej zapłacić. Są kolejne też smaczki takie stylistyczne, na które pozwolił sobie tutaj producent przy tej wyższej wersji wyposażenia, dlatego że to jest wersja Rivoli, czyli z tyłu wraz z przyciemnianymi szybami, które są w standardzie, mamy odblaskowe emblematy, również w kształcie z trójkątów, które to symbolizują logo marki DS, o czym już wspominałem kiedyś w dawnych filmach pierwszych na kanale, że samo logo marki DS jest zbudowane z trzech trójkątów, które są również przeniesione tutaj na szybę, ale tak jak też Kuba wspominał, światła, łuski rybne, element, który mu się najbardziej podoba. To jest najpiękniejszy element tego samochodu, dlatego tak cały czas przy nim stoję, czekam na mój czas, na którym się wypowiem. To jest najpiękniejszy element, ja też robię zdjęcia zawodowo bądź mniej, ale to jest najpiękniejsza kompozycja, jaką kiedykolwiek widziałem na jakimkolwiek botniku samochodu. Pierwsze, co mi się takie w cudzysłowie spodobało, to było BMW 2, nie? Gdzie tam X było właśnie dwójka. To X2, przepraszam. Tak. To logo BMW, też coś się tutaj zadziało, to było piękne. Tak. No i nagle w naszej rodzimej marce przychodzi no, dużo lepszy ten pomysł na ten błotnik, na to logo. Pierwszy raz siedzę w DS4, który ma jasne wnętrze. I tu jest tak ciekawie jasne wnętrze jakby przemyślane, ponieważ idealnie się tutaj komponuje w te drzwi, jakby one nachodzą na siebie, tak. Nie? Że czarna deska, to chyba nie, brązowa deska, tak? Tak, bo to, białym... co jest ciekawe, to jest ta deska z wersji Opera, czyli tej najwyższej wersji, czyli tutaj wszędzie mamy skórę nappę, kierownica też jest pokryta skórą nappa i te boczki tutaj do tego momentu też są pokryte skórą nappa. Tak, pamiętam jak robiłem Ci zdjęcia La Premier. Tej dokładnie La Premier, która właśnie była w tej brązowej skórze. Mhm. Przepięknie to wyglądało, ale właśnie bolało mnie to, że nie widać tej formy drzwi aż tak, bo wszystko było ciemne. A tutaj jest to genialnie rozwiązane. No to jest po prostu To muszę piękne. Cię zmartwić. No? To jest ostatnia sztuka w tym kolorze. Już nie będzie możliwości. Nie ma możliwości zamówienia wersji z białym wnętrzem, więc mamy tą sztukę. Jeszcze jedną na zewnątrz kolorze Lakier Grey. Dobra, to też co my was zmartwimy w takim razie, nie będzie już dostępnego żadnej sztuki w salonie, ponieważ ja ją biorę, bo to nie ma innej możliwości. Zbyt piękne auto. Nie, mówię tak jak wspomniałem, że deska rozdzielcza ala Audi 80, co wcale nie jest minusem, tylko ogromnym plusem, ponieważ czujemy się zabudowani. Wiadomo, że niektórzy tego nie lubią, na przykład pełno klientów nam odpadło od 2008, bo był efekt czołgu, tak? Czyli małe szybki, jesteśmy zabudowani, ale tutaj mamy dużo więcej miejsca. To tutaj jest na plus rzeczywiście to wszystko działa, ponieważ jesteśmy opatuleni, jest nam tutaj komfortowo. Nie, to co urzeka przede wszystkim w DS-a, jak tak się przesiadam. Znaczy jak siedzę codziennie w DS-ie, to już tak do tego tak przywykam, że mówię, a może w innej marce jest coś ciekawsze, lepsze. Ale znajdź mi drugie auto w tej klasie, czyli klasa auta C, które opierasz nogę, tutaj masz ja jako pasażer mam nawet mięciutko, to wszystko jest pokryte skórą, to nie jest plastik, to jest wszystko pokryte skórą, czyli kładziesz, gdzie byś nie położył rękę, jest miękko przyjemnie. Tak. Miękko przyjemnie i to jest prawdziwa skóra. To nie jest jakieś tam pokrycie, nie wiem, pianoblekami, które są teraz modne i wszyscy kładą dużo pianobleków. Nie, to jest w pełni naturalna skóra. Dokładnie. No i tutaj nie boli mnie brak czarnej podsłuchki. Mnie przyjemnie. Na początku bolało, płakaliśmy ale tutaj, mówię, z tym białym wnętrzem, ale z białym wnętrzem jest super i wbrew pozorom dużo klientów zwraca uwagę, że ale fajnie, że nie macie czarnego wnętrza pod sufitkiem, bo by było bardzo mało miejsca w tym aucie. Mhm. I to jest faktem. Dla osób, które lubią czarną podsufitkę, no to nie jest problem, bo są przyzwyczajeni, że ma być w aucie w cudzysłowie klaustrofobicznie. Natomiast dużo klientów to lubi. Ja chyba bym pomimo wszystko wolał tą czarną podsufitkę.
I tym optymistycznym akcentem zapraszamy Was do innych wideo o DS4, o których mówimy więcej o całym systemie, o tutaj z Iris System, z tego co pamiętam, prawda? DS Iris System. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o szczegółach tego samochodu, to zapraszamy do innych naszych wideo, które znajdziecie w bibliotece. Tutaj, jak zwrócicie uwagę, są napisy w języku niemieckim, dlatego też Was odwołam do filmiku, gdzie są tytuł chińskie wozy. Tak. Dlatego, że na przykład to auto, będąc autem francuskim, jest produkowane w Niemczech, więc jest to, można powiedzieć, niemieckie auto z niemiecką jakością, z francuskim designem i pomysłem na to, jak może być piękne, dobrze wykończone auto segmentu premium. Widzimy się w następnych wideo. Dzięki.